Wielu ludzi wyemigrowało z Polski za przysłowiowym chlebem. Prawdopodobnie nawet parę milionów, dwa, może więcej. Z kolei inna grupa ludzi, którzy widzą zagrożenia, szczególnie zagrożenia wolności osobistych, czy rodziny, wychowania dzieci i tak dalej, również myśli o wyjeździe z Polski. Spektakularnym takim przykładem człowieka, któremu się nawet powodziło w Polsce, ale który nie mógł, przynajmniej tak twierdził, znieść biurokracji i ograniczenia wolności, jakie w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej następuje, i wybrał emigrację, był pan Cejrowski. Wybrał Ekwador. Wrócę do tego jego wyboru za chwilę, ale wpierw chciałem jeszcze kilka słów powiedzieć o tym, jak ja osobiście podchodzę do problemu emigracji. Rzeczywiście taka pokusa, by gdzieś wyjechać do miejsca, gdzie rządzi prawo, gdzie jest sprawiedliwie, gdzie są niskie podatki, człowiek może korzystać z owoców swojej pracy, nie bać się wyjść na ulicę, nie bać się o przyszłość swoich dzieci, wychowywać je podług swoich poglądów i tak dalej, jest tęsknotą każdego, myślę, normalnego człowieka. Kiedy jednak myślę o emigracji, to pierwszy problem pojawia się dokąd? Czy dzisiaj w świecie jest miejsce, gdzie te rzeczy, o których mówiłem, są trwale spełnione i nie ma zagrożenia, że za chwilę przeróżni totalitaryści, socjaliści czy inni uszczęśliwiacze ludzkości zniszczą ten kraj czy to społeczeństwo? No i odpowiadam sobie, że nie ma takiego bezpiecznego miejsca. Kraje anglosaskie były do tej pory takim miejscem. Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Australia, Kanada. No ale dzisiaj już wiemy, że tak zwany postęp dotarł do tych krajów i bardzo mocno zniszczył te społeczeństwa. Ich upadek jest kwestią, myślę, najbliższych lat, chyba że nastąpi jakieś takie odrodzenie narodowe, odrodzenie wolnościowe czy chrześcijańskie, bo te narody żyły właśnie w takiej wolności dzięki biblijnemu chrześcijaństwu. Dzisiaj ono ustąpiło miejsca albo katolicyzmowi, albo laicyzmowi całkowicie. I stąd mamy taki obraz tych krajów. Drugi problem to jakieś poczucie obowiązku. Jakaś odpowiedzialność za tę ojczyznę, w której człowiek się urodził. Biblia nieprzypadkowo mówi, że to Bóg w Dziejach Apostolskich mówi tak, że to Bóg wyznaczył narodom granice i czasy, jakie mają zajmować w tym terytorialnym miejscu. To Biblia porównuje człowieka, który wyjechał z ojczyzny, do zabłąkanego ptaka. Oto zdanie Salomona, Księga Przysłów 27:8. Jak ptak, który daleko odleciał od gniazda, tak człowiek, który się tuła z dala od ojczyzny. Kiedybyśmy prześledzili Stary Testament, to widzimy, że właśnie tułaczka, wygnanie z ojczyzny było przekleństwem, było karą za grzechy dla Izraela. Także no, widać z tego, że to nic dobrego. Oczywiście można jeździć, zwiedzać różne kraje, przebywać tam dłużej lub krócej, ale co innego jest być zmuszonym do opuszczenia ojczyzny, do tułaczki. Myślę, że dla części ludzi, którzy już są całkowicie tacy oderwani od korzeni, całkowicie pozbawieni jakiejś takiej odpowiedzialności o losy swoich przodków, do swoich rodziców, nawet których tu zostawią, czy w ogóle o jakiś dorobek tych przodków, którzy tutaj coś zbudowali, o coś walczyli. Rzeczywiście tacy ludzie może i nie odczują tej tęsknoty za ojczyzną, kiedy będą się tam gdzieś, powiedzmy, tułać czy dorabiać, ale niekoniecznie zostaną przyjęci z otwartymi rękami. Mam wielu przyjaciół za granicą, no i oni dość jednoznacznie oceniają, że trudno jest im się wkomponować w te zastane środowiska. Jednak coś takiego jak naród istnieje, no i ktoś z zewnątrz przychodzi, no jest obcy i tutaj jakieś zaklinanie rzeczywistości przez postępowców nie zmieni faktów. Kolejnym takim problemem to jest właśnie to, co spotkało pana Cejrowskiego. Wybrał Ekwador jako miejsce, gdzie ma być ta jego nowa, rozumiem, że lepsza ojczyzna, a nigdy nie wiadomo właśnie, co przyszłość przyniesie, albo inaczej, co Bóg w przyszłości zrobi w tym terenie. Jak wiemy, wczoraj wybuchły tam bardzo poważne zamieszki, zbuntowała się policja, jest stan wyjątkowy.
policja zajęła parlament, lotniska, prawdopodobnie są już ofiary śmiertelne, a jeśli nie, no to pewnie będą niedługo. Także być może kraj się pogrąży w jakiejś bratobójczej wojnie domowej. No i teraz, co taki przybysz, taki pan Cejrowski ma zrobić? No, prawdopodobnie się spakuje i ucieknie z tego kraju. Być może będzie szukał nowej ojczyzny, może wróci do Polski, nie wiem, to już jest jego sprawa. Warto o tym pamiętać, że wyprowadzka, ucieczka do innego kraju, ona nie gwarantuje mlekiem i miodem płynącej przyszłości. Dlatego wierzący, którzy wiedzą, że ich ta taka docelowa, wieczna ojczyzna jest w niebie, powinni cierpliwie czekać na tą doskonałość, pełną sprawiedliwość, pełne bezpieczeństwo dopiero w tej ojczyźnie niebieskiej. No a tutaj znosić tę, jaką mają, i nie emigrować z jakichś takich błahych przyczyn. Oczywiście, kiedy sytuacja byłaby związana z zagrożeniem życia, czy uniemożliwiono by nam wychowywanie dzieci, czyli musielibyśmy oglądać swoje dzieci w rękach zboczeńców, którym by dawano im w ramach rodzin zastępczych, co wcale nie jest taką odległą perspektywą. Wtedy rzeczywiście, jeśli byłoby gdzie uciekać, uważałbym za stosowne uciec. Ale póki jeszcze jest szansa, warto o tę ojczyznę, którą Bóg nam dał, jako ziemską ojczyznę, jednak trochę bardziej się starać i wysilić się, by to rzeczywiście tutaj można było żyć w taki godny sposób, żeby tu można było dobrze zarabiać, nie bać się wyjść na ulicę, wiedzieć, że sądy będą rzeczywiście strzegły prawa, a nie przestępców czy polityków, którzy są uwikłani w jakieś mafijne, złodziejskie układy, no bo taka niestety jest polska rzeczywistość. Myślę, że wierzący są tą solą ziemi. Chrześcijanie są solą ziemi i tym światłem, które ma wskazywać całemu narodowi, niewierzącej jego części, dokąd zmierzać. Jeśli wierzący zaczynają uciekać z tego narodu, to przez kogo on ma zobaczyć Boże światło? To tylko my, wierzący, jesteśmy tu na ziemi, jego ambasadorami, jego świadkami, jego światłem. Jeśli uciekniemy, kto nas zastąpi? Nie powinniśmy, tak jak Jonasz, uciekać od swojej misji tylko dlatego, że ona się w jakiś sposób nam nie podoba, wolelibyśmy w innym kraju żyć, inne jakieś krajobrazy czy ludzie nam się podobają. No to już nie nasz wybór, w której rodzinie, czy w którym państwie, w którym plemieniu czy narodzieśmy się urodzili. Dlatego powinniśmy zdać przed Bogiem sprawę z tego zadania, jakie nam dała. Tym zadaniem jest iść i głosić Ewangelię temu narodowi, w którym nas postawił.